Witam wszystkich w 11 części Let's Play Minecraft. Przypominam, że ostatnio budowaliśmy nasze pierwsze mechanizmy. Tak tutaj napędzam sobie węglem energię, jak widzicie mam prawie na full. I tutaj jest nasz ekstraktor. Poczekajcie, może trochę przyciszę te dźwięki, bo jednak to trochę głośno tak buczy. I czym dzisiaj się zajmiemy? Dzisiaj zbudujemy jeszcze ten nasz cały mechanizm, trochę poszerzymy. W zasadzie zbudujemy jeszcze dwie rzeczy. Pierwszą rzecz to będzie macerator. Tak, macerator. Zaraz sobie zobaczymy. Jest on nam bardzo potrzebny. No i bardzo jest potrzebny po prostu. Zaraz jak go zbudujemy, to zobaczycie do czego. To mamy, to też. Aha, czyli będą nam potrzebne układy, układ scalony, układ, kable. Ostatnio przerobiłem sobie trochę rubli, mam teraz. Weźmy sobie miedź. Trochę mam utwardzonego żelaza, spoko, dobrze. A ja mam trochę tych zapełnionych. Nie zastanawiacie się, po co mi kwiatki, ale do tego później. Fuck, redstone. Poczekajcie, na razie zrobię sobie kilka kabli. Dobra, to już nie będzie potrzebne. Okej. Okay. Dobra, tyle starczy. W sumie dobra, tyle starczy, myślę. Okej, okay, teraz układ scalony. Dobrze? Dobrze, na pewno. I teraz będzie utwardzone żelazo. Okej, okay, mamy układ scalony. Świetnie. Machine block. Tak, nie ma miejsca. To jest nam niepotrzebne i to. To jest za to potrzebne. I teraz... Tak, dwa zwykłe kamyczki. Okej, okay, świetnie. Czekajcie, jeszcze raz rzucę okiem. Tak, tak. Spoko. Układ scalony. W sumie to jest dosyć drogi ten macerator. Zresztą wszystkie mechanizmy będą podejrzane drogie, ale bardzo przydatne. No i dobrze, tak mamy macerator nasz. I go ustawimy sobie tutaj. I sobie zobaczymy, jak to mam na full. Świetnie. No, kabelek. Ok, no już mamy na full. I teraz wam pokazać, jak to działa. Na przykład weźmy sobie żelazo. I patrzcie. O shit. O shit, o shit, o shit. No, coś tu strasznie z dźwiękiem się działo. Okej, okay. Dobra, na dwa. Patrzcie. No, trochę trzeba poczekać. I patrzcie, co teraz wleci. Z jednego żelaza wyszły nam dwa iron dusty. A powinno być zwykłe żelazo. Patrzcie teraz. Co się stanie z tymi dwoma iron dustami. I jeszcze jeden mechanizm będzie nam potrzebny, ale zaraz. I patrzcie. Widzicie? Jedno żelazo. Jedna sztabka żelaza. I zaraz będzie druga sztabka. I mamy dwie sztabki z jednego klocka żelaza. Jest to bardzo opłacalne. Ale możemy wykorzystać jeszcze jedną rzecz, która nam będzie jeszcze bardziej to opłacać. Która nam po prostu, no będzie po prostu wydajniejsza i szybsza. Mianowicie elektryczny piec, który omyłkowo zrobiłem ostatnio. On się nam też bardzo przyda. Po prostu zastąpi kamienny piec. I jest o wiele szybszy. I korzysta oczywiście z prądu, czyli już... W sumie węgiel tutaj kładziemy, ale węgiel więcej daje,
jak jest tutaj, niż po prostu jak jest w kamiennym piecu. No. I pyk. Pyk. Oj, znowu ta nieprzyjemna muzyczka. Shit. No. Shit, 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 shit. Już się naprawiło? O, shit. Poczekajcie. Okej, okay, dźwięk będzie na jednym. Bo niestety strasznie to hałasuje. No. I tu wszystko elegancko działa. No, jeszcze mamy sporo tego prądu. Niestety nie wiem, jak tu położyć wajchę. Po prostu nie chce mi się. Czyli wiecie, nie mogę, bo mi się otwiera to. Ale cóż, dobra. Co by tu zostawić? Zostawmy sobie resztą to, kabelki. Zostawmy sobie to tutaj. Skrzynka też jest nam niepotrzebna. No i dobra. To też jest nam niepotrzebne. Dobra, i chodźmy się przekimać. Jeszcze sobie wezmę tylko to. Okej. Chodźmy się przekimać. Nie, widzę, że już jest jasno. Chyba było ciemno, jak zaczynaliśmy. Bo się już rozjaśniało. Tak, po co mi te kwiatki? Zrobimy sobie teleport do Twilight Forest. A cóż to jest? Ano właśnie, jak przeniesiemy się tam, to zobaczymy. Ja sam do końca nie wiem, co to jest. Ale wiem, że tam jest sporo surowców. I że jest tam ciężko. W ogóle weźmy sobie na normal. Na pokojowym nie będę grał teraz. Tak, zejścia szukam. Już dobrego, idziemy do drzewka, bo nie chcę skakać. Bo już kilka razy się zabiłem. I też planuję energię wykombinować po prostu z wody. Żebym nie musiał po prostu ładować cały czas węgla. Bo już widziałem sposób, żeby to brać z wody. Ja jeszcze muszę nad tym troszkę pomyśleć. Więc dzisiaj na razie tego nie będziemy robić. O shit. Ten teleporcik walniemy sobie. Oj, oj, oj. Fuck. Tutaj. Trochę tych krzaków wyciąłem. A w sumie może później go się przeniesie albo coś. Na razie niech będzie tutaj. Okej. Okay. Teraz szybko jedną ziemię. Pak diamenta nie wziąłem. Jeszcze musimy się wrócić po diamenta i wiaderko. I tutaj przyda nam się diament. No może na początku gry poświęcić jednego diamenta się nie opyla, ale z tego co widziałem, szybko nam się to zwróci. No właśnie. Chyba mam 3 diamenty, co pamiętam. A mam wiadro? Mam chyba jakieś jedno wiadro. Najwyżej zrobimy, zobaczymy. Natomiast te żółwie to jest tutaj masakra. Jak widzicie, domu jeszcze nie ma żadnych dekoracji. Ale po prostu nie chciało mi się. Tyle. Dobra, tu już energia ubywa. Diamenty. Tak, jeden jest. Wiaderko. Świetnie jest. Okej. Okay. Dobra, no to lecimy. W sumie jakby nie będę jednak próbował. Planowałem zeskoczyć, nie, ale zejdziemy normalnie. Drzewko w tamtą stronę. No będę musiał też zrobić jakieś porządne zejście, albo wejść jakąś windę z pistonami, ale będą potrzebne, kurde, slimy na slime bole. A jeszcze slime'ami się w ogóle nie zajmowałem, ciekawe. Okej, dobra, przede wszystkim woda. Kopiemy duo na głębokość jednej kratki i 2 na 2. Czyli po prostu taki kwadracik. I taki dół kwadratowy. Okej. Jeszcze jedno wiadro.
zapełniamy go wodą, oczywiście, żeby było równo. Znaczy, żeby nie było żadnych spływów. Po prostu dwa wiadra wlewamy, wiecie o co chodzi. I teraz drugie. Okej, okay, teraz kwiatki. Poczekajcie, zjem może coś. Okej. Okay. Nie wiem, czy kolejność jest tu jakaś obowiązkowa. Czekajcie, z tego co widziałem to... Tak, tak. I rzucamy diamenta. Oh shit. Fuck, to był piorun? No i dobra, i mamy nasz teleport. Z tego co wiem, za pierwszym razem crashuje. Jeszcze jest tam bardzo niebezpiecznie, mam tu cenne rzeczy. No w sumie, czy ja wiem? Czekajcie, może jednak trochę zostawię. Shit. Bo jeśli tam jest niebezpiecznie, to niedobrze. Poczekajcie, zobaczymy się za chwilę. Albo może tak, nie. Z tego co wiem, to crashuje za pierwsze. Zobaczymy się za chwilę tutaj. Ja zostawię najcenniejsze rzeczy i wejdę i zobaczymy, czy mi skraszuje. Ale oczywiście bez was. Jak skraszuje, to nic się nie stało. Nie, jak nie, no to po prostu zobaczymy się po drugiej stronie. To widzimy się za chwilę. Okej. Okay. Jesteśmy z powrotem. Niestety wykraszowało mi. Ale tu są dziwne rzeczy. Niepokoję się tylko tym, że jest tu bug z wilkami. Czyli znowu będą łazić za mną hordy wilków. No ale cóż, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Jest tu dosyć ciekawie. I trochę dziwnie. Byłem pewien, że po prostu pojawię się w jaskini. Okej. Dobra. O, widzę, że tam jeszcze jakieś cegłówki. Zaraz się tu zgubimy. W ogóle noc jest. W sumie może to oświetlmy. I będziemy powoli ten kończyć. To odcinek ostatnio był długi. Dzisiaj będzie krótki. No, ciekawe, gdzie te potwory. Mówili, że tutaj trudno jest. Sobie zaraz zresztą... Nie no, nie zobaczymy tego dzisiaj. Może w następnym odcinku, może sam pozwiedzam. Fuck. Trzeba będzie przenieść, bo te wilki mnie wykończą. No, mam nadzieję, że się... Co to jest? Poczekajcie jeszcze. Fuck. Chociaż te wilki mogły być przydatne do czegoś. O, fajnie. Dobra, mam nadzieję, że się podobało, więc komentujcie, subskrybujcie i zostawcie jakiś znak po sobie. To cześć.